Dzień dobry, Grażyna Raszkowska. To jest Wywiad Gospodarczy. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie prawa pracowników są do poprawki, co jeszcze możemy zmienić ewentualnie na lepsze. Naszym gościem w studio jest pan Marek Lewandowski, Rzecznik Solidarności. Dzień dobry, panie Rzeczniku. Dzień dobry, witam serdecznie. Na pewno pan wczoraj też zapoznał się z wynikami związanymi z bezrobociem. Bezrobocie znowu spadło 5,2%. To są takie wyniki, którymi no można się chwalić. Ale chciałam pana zapytać, czy rzeczywiście jak to wygląda z punktu widzenia związków zawodowych, co Zresztą, takie wyniki 5,2% jeśli chodzi o stopę bezrobocia? No przede wszystkim większe bezpieczeństwo zatrudnienia, i to przekłada się też na decyzje pracowników, na przykład co do konsumpcji czy, czy różnych inwestycji, oszczędności, co ma też bardzo dobry wpływ na gospodarkę, ale też patrząc na to, że szacuje się, że 4% w polskich realiach to jest właściwie zerowe bezrobocie, więc dobijamy gdzieś już do tego kresu. I to, na co my dzisiaj zwracamy najbardziej uwagę, parafrazując klasyka, produktywność głupcze. Dlatego, że polscy pracownicy, którzy są bardzo wydajni, są bardzo nisko produktywni. I to już jest po stronie pracodawców, którzy muszą zacząć bardzo mocno inwestować w poprawienie produktywności, a więc obudowanie naszych stanowisk pracy, lepsze systemy zarządzania. A także zacząć wytwarzać bardziej zaawansowane produkty. Dobiliśmy jako gospodarka gdzieś do tego szklanego sufitu gospodarki opartej na pracy, gdzie głównie mamy montownie, głównie robimy nisko przetworzone produkty, nie mamy swoich marek i na dłuższą metę taka gospodarka nie ma szans na większy rozwój. A więc mam a po nadzieję, stronie pracodawców widziałby pan przede wszystkim. No tak dlatego, że, że pracodawcy zresztą bardzo racjonalnie zawsze postępują, dopóki nie muszą inwestować, to nie inwestują. Dam przykład, jeżeli mogę zatrudnić 10 pracowników i dać im łopaty i to będzie tańsze od kupna koparki, to będę to robił. W momencie, gdy praca tych pracowników będzie zbyt droga, żeby mógł sobie na to pozwolić, wreszcie zainwestuje w koparkę. I to jest właśnie o to chodzi z produktywnością, i na to bardzo mocno zwracamy w każdej możliwej okazji, bo to by się wydawało, że to jest takie komfortowe bezpieczeństwo rynek pracownika, to zawsze działa w dwie strony. Pracownicy i pracodawcy są bardzo ściśle ze sobą powiązani, i to, co wydawałoby się, że jest dobre dla jednych, a szkodzi drugim to w konsekwencji zawsze odbije się w drugą stronę. Ale panie rzeczniku czy te wyniki związane z bezrobociem to ta niska stopa bezrobocia czy to się odbije jakoś na przykład w rozmowach państwa z pracownikami czy to widać to poczucie bezpieczeństwa że rzeczywiście pracownicy mówią no tak teraz możemy sobie troszeczkę jednak na więcej pozwolić w takim normalnym codziennym życiu związkowym. Y nie wiem, czy, czy pani redaktor zagląda na naszą stronę. Co chwilę informujemy o kolejnych porozumieniach płacowych. Ich w skali kraju podpisujemy w ciągu roku po kilka tysięcy. Mamy blisko osiem tysięcy organizacji zakładowych. I to nie jest tak, że związki zawodowe to jest jakiś konflikt, czy, czy jakieś problemy. To są negocjacje, to jest stały dialog. I w ramach tego dialogu, w ramach tych negocjacji podpisujemy w skali kraju tysiące porozumień płacowych. Tam, gdzie funkcjonują związki zawodowe, szczególnie gdzie funkcjonuje Solidarność, pracownicy pracują dużo lepiej, dużo lepiej zarabiają, a skala łamania prawa jest dużo, dużo mniejsza. I w tej sytuacji, oczywiście, łatwiej nam się negocjuje, ale tak jak mówię. To zawsze działa w dwie strony. A jakie sprawy w tej chwili uznałby Pan takie najważniejsze, czym rzeczywiście Związek Zawodowy Solidarność, może też inne związki, ale pytam przedstawiciela Solidarności, się w tej chwili zajmuje, jeśli chodzi o prawa pracownicze, co, na co warto by zwrócić uwagę, co jest, zaprząta uwagę? Jesteśmy w tej chwili w finale prac nad budżetem. Za chwilę rząd będzie musiał ogłosić decyzje już wiążące co do płacy minimalnej i wszelkich innych wskaźników. I w tej chwili przede wszystkim rozmawiamy o podwyżkach dla tej szeroko pojętej sfery finansów publicznych nie tylko sfery budżetowej, ale też i służby zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, a więc szkolnictwa, więc tych wszystkich części naszej gospodarki, które są finansowane z budżetu państwa, które są finansowane. Ze środków publicznych i tutaj te rozmowy są w tej chwili bardzo intensywne rozmawiamy nie tylko o płacy minimalnej ale także rozmawiamy o podwyżkach dla pracowników urzędów wojewódzkich pracowników cywilnych wojska czy niedawno podpisaliśmy porozumienie wreszcie dotyczące podwyżek dla pracowników sądów prokuratur. Także to jest dzisiaj ogromny obszar. Rozmawiamy o kwocie bazowej naliczania funduszu socjalnego, która jest zamrożona od wielu lat i jej nadrabianie jest zbyt wolne. Jest szansa, że będzie ono szybsze niż pierwotnie zapowiadał rząd. Jest świeżo ogłoszona i podpisana przez prezydenta. Nowelizacja kodeksu cywilnego, gdzie yy, łatwiej będzie chronić pracowników przed bezprawnym zwolnieniem już w sądzie pierwszej instancji. To jest chyba nowość, rzeczywiście to jest czy to był jakiś dłuższy proces, bo może chwileczkę się na tym zatrzymajmy. Wie pani, to jest paradoks, dlatego że, z jednej strony, teoretycznie w przepisach wszystko jest zagwarantowane, ale praktyka, przede wszystkim funkcjonowanie naszego wymiaru sprawiedliwości, powoduje, że wieloletnie sprawy sądowe, nawet w bardzo prostych sprawach, powodują, że człowiek, który został bezprawnie zwolniony, nawet jak będzie przywrócony nieraz po pięciu, sześciu latach, mamy takie przypadki. To właściwie już ani nie ma gdzie wracać. Poniósł ogromne szkody psychiczne, fizyczne, więc ta nowelizacja, która pozwala, że dzisiaj sąd pierwszej instancji, już nieprawomocnym orzeczeniem, będzie mógł nakazać dalsze zatrudnienie pracownika, i wtedy pracodawca może dochodzić sobie swoich roszczeń, odwoływać się, ale ten pracownik pracuje i do czasu prawomocnego wyroku nie będzie można go zwolnić. Jeżeli zobaczymy na statystyki, to tak naprawdę tych przypadków nie ma aż tak dużo, bo tych takich rażących jest kilkaset w ciągu roku, z czego w 99% ci pracownicy wygrywają. A więc to jest tak naprawdę powrót do normalności, a właściwie urealnienie tej ochrony, która i tak jest w przepisach zapisana, ale z powodu dramatycznie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, nie tylko dla nas, dla przedsiębiorców też, bo przecież jakie ogromne problemy mają w relacjach między sobą pracodawcy z powodu właśnie systemu sprawiedliwości. Więc ta zmiana jest czymś dobrym i myśmy ją tak naprawdę zaczęli w 2017 roku od takiej dużej konferencji z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, gdzie powołaliśmy taki zespół związkowo-rządowy, który pracował nad tymi rozwiązaniami i one właśnie dzisiaj wchodzą w życie. Niestety ta legislacja polska, jak nie chce szybko, to mieli bardzo wolno, i tutaj teraz dopiero sąd, dzisiaj to wchodzi. Ale sąd pierwszej instancji teraz już będzie miał no po prostu Teraz będzie musiał do tej pory mógł to robić, ale z tego tak. nie korzystał. Teraz będzie musiał to robić, a więc jeśli sąd pierwszej instancji orzeknie, że zwolnienie było bezprawne, już od razu nakaże dalsze zatrudnienie tego pracownika. Do czasu oczywiście prawomocnego wyroku. Jeśli pracodawca miał rację, jeśli okaże się, że tego pracownika należało zwolnić, to taki pracodawca będzie mógł otrzymać odszkodowanie ze skarbu państwa. No to jest rzeczywiście taka zmiana, można powiedzieć, mocno zmieniająca trochę pracę. Trzeba sytuację. pamiętać, że gdyby sądy funkcjonowały jak należy, ta zmiana nie byłaby potrzebna ale ją mamy jeszcze chciałam pana zapytać i bardzo się z niej cieszymy i to jest ogromny sukces Solidarności I ją odnotowujemy również w tym programie, panie rzeczniku A jeśli chodzi o zmiany kodeksu pracy tego dużego kodeksu pracy, może duże zmiany kodeksu pracy które trwają już też od jakiegoś czasu czy tutaj warto by na coś zwrócić uwagę coś poszło do przodu coś się udało rola dialogu społecznego. Przede wszystkim okazało się, że próba napisania nowego kodeksu pracy przez szerokie gremium, przecież była powołana komisja kodyfikacyjna, gdzie byli przedstawiciele właściwie wszystkich stron, skończyła się fiaskiem, więc nie jesteśmy się w stanie tutaj dogadać. Dlatego staramy się skupiać na poszczególnych rzeczach. Bardzo świeża sprawa, chyba dzisiaj pan prezydent podpisał o wyłączeniu z płacy minimalnej dodatku stażowego. Przypomnę, była odawałka, dwa, lata, dwa lata wcześniej. Takie wyłączenie dotyczyło pracy w, w godzinach nocnych. Dodatek z definicji ma być dodatkiem, czymś ekstra dodatkowym, a wielu pracodawców te wszystkie dodatki włączało do płacy minimalnej, a więc człowiek pracujący w nocy czy, czy mający dodatek stażowy i tak dostawał minimalne wynagrodzenie, tylko że pracodawca płaci mu mniejszą pensję zasadniczą. Dzisiaj kolejny z tych dodatków został wyłączony, a więc płaca zasadnicza będzie płacą zasadniczą natomiast dodatki będą dodatkami co w przypadku pracy nocnej oznaczało 20 ani raz 30% wyższe wynagrodzenia dla tych pracowników którzy pracowali tak, tak dużo różnic tak bo, bo są takie systemy zmianowe systemy pracy gdzie bardzo dużo pracuje się w nocy w ruchu ciągłym czy, czy w różnych innych systemach i teraz dodatki stażowe też zostaną wyłączone, choć trzeba pamiętać, że to niesie pewne zagrożenie, bo dodatek stażowy nie jest obligatoryjny, on może być, nie musi go być. W wielu miejscach, w wielu firmach on funkcjonuje, ale jeżeli spowoduje znaczący wzrost funduszu płac, czy, czy znaczący wzrost kosztów dla pracodawcy, może być sytuacja, że one będą likwidowane, ale co do zasady, dodatek musi być dodatkiem i nie należy go włączać do. Płacy to chyba minimalnej. Stażowy to jednak przede wszystkim no nie wszystkich tak bardzo, dla wszystkich jest tak bardzo ważne, dla jakiej grupy tutaj, powiedzmy, pracowników on jest szczególnie istotny. Są duże zakłady pracy, gdzie te dodatki zostały zachowane za taką lojalność wobec zakładów pracy. Wiele firm wraca do tego, dlatego że przy braku pracowników takie wiązanie z firmą, na przykład premiowaniem za wierność za pracę w danej firmie, zaczyna może do łask, ale też oczywiście bardzo dużo ze sfery finansów publicznych, szczególnie tam, gdzie funkcjonują układy zbiorowe, tam takie rzeczy są zapisane. I też nie, nie demonizowałbym tego dodatku stażowego, bo to i tak wszystko jest w ramach funduszu płac, który się negocjuje, który się potem dzieli na pracowników. Czy on jest w formie. Pensji, czy on jest w formie pensji dodatków? To już jest sprawa wtórna, to jest tylko i wyłącznie technika. Czy wszystkie już dodatki powiedzmy są w tej chwili wyłączone, czy jeszcze czy No Zostaje, coś, nam, jeszcze, zostaje nam jeszcze poważny element, mianowicie dodatki za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, to jeszcze przed nami. I tak jak mówię, to u nas te, te młyny legislacyjne bardzo powoli to wszystko mlą, ale pomału, pomału, krok po kroku kolejne te rzeczy są stawiane tak, jak powinny być od samego początku. A jeszcze chciałam zapytać panie rzeczniku o taką sprawę troszeczkę na polu międzynarodowym. Mianowicie związek jest też aktywny w różnych strukturach, prawda, jeśli chodzi o pole międzynarodowe. Czy tutaj są jakieś wspólne działania, powiedzmy związkowe, które byłyby też bliskie stronie Solidarności, czy też właśnie związane z wynagrodzeniami, czy może jest, innymi problemami? To jest pewien problem, dlatego że oczywiście jesteśmy afiliowani we wszystkich strukturach europejskich i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i Światowej Organizacji Związków Zawodowych, natomiast my jesteśmy chrześcijańskim związkiem zawodowym. Większość związków zawodowych w Europie i na świecie, jeśli nie lewackie, to wręcz komunistyczne, są czymś na porządku dziennym i bardzo trudno nam znaleźć porozumienie czy wspólny język w bardzo wielu sprawach. Zresztą to też jest powód różnych rozbieżności między nami a naszymi rodzimymi, krajowymi związkami zawodowymi. My, wychodząc z punktu widzenia społecznej nauki Kościoła, bardziej wskazujemy na relacje między nami a pracodawcami, jako taką wzajemną troskę, wzajemną pracę na, 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 na siebie, a nie jako, tak? jako konfrontację. Mhm. tak My wskazujemy, że konflikt nie jest wartością moralną, jest neutralny. Jego rozwiązywanie może być dobre albo złe, natomiast konflikt jest czymś naturalnym, co należy rozwiązywać najlepiej w drodze dialogu. Ja w ogóle mam ogromny problem i, i Solidarność też bardzo mocno na to wskazuje, że z jednej strony przedsiębiorcy, bez których nie istnieje państwo, bo przecież bez ich biznesów, bez tworzonych miejsc pracy nie ma podatków, z których utrzymuje się państwo. Nawet jak my, pracownicy, płacimy podatki, to przecież najpierw w pierwszej kolejności z tych pensji, które są wypracowane przez biznesy, w których pracujemy. A pracodawcy nie mogą istnieć bez nas. I teraz ta relacja najgłębsza, najważniejsza w gospodarce, pracowników i przedsiębiorców w żaden sposób nie przekłada się na funkcjonowanie państwa. Pracodawcy w sposób dla mnie absolutnie niezrozumiały, w ogóle odpuścili sobie jakikolwiek wpływ na państwo, są niezorganizowani, nie chcą prowadzić dialogu. I dopóki nie zaczniemy myśleć tymi kategoriami, że my z pracodawcami powinniśmy wspólnie układać między sobą relacje. Państwo powinno nam stwarzać warunki do tego i być gwarantem przestrzegania tych porozumień, ale powinniśmy ich jak najbardziej wypychać z tego co układamy między sobą, tak jak jest w wielu krajach, czyli Właściwie mówimy o porozumieniach, mówimy o układach zbiorowych, w tak w to się formalnie. Właśnie takie relacje, wspomniał pan na początku rozmowy są coraz częstsze, prawda? Że to się, że to, się są, że to się dzieje. Są coraz częstsze, ale no po stronie pracodawców bardzo byśmy chcieli, żeby pracodawcy, mając tak ważne, kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki, dla istnienia w ogóle państwa, wzięli na siebie większą odpowiedzialność, żeby bardziej się zorganizowali i chcieli prowadzić dialog. Bo tam przykład, nie trzeba by było ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę gdybyśmy po drugiej stronie mieli partnera z którym moglibyśmy wynegocjować to o co nam najbardziej chodziło w tym wszystkim a więc zabezpieczenie tych elementarnych praw pracowników pracujących przede wszystkim w wielkich sieciach handlowych, nie trzeba wiele przypominać o obozach pracy w Biedronce które kiedyś były tak bardzo głośne szokujące tak, mhm, takich rzeczy w wielu innych, medialne, po prostu były takich problemy. rzeczy w wielu innych sieciach handlowych też, też się dzieje bardzo dużo. I nie musielibyśmy tego wszystkiego robić, gdybyśmy mieli po stronie pracodawcy partnera, z którym moglibyśmy rozmawiać i szukać razem z nim rozwiązania. Niestety pracodawcy są zorganizowani na poziomie, nie wiem, 2-2,5%. Zupełnie nie są zainteresowani prowadzeniem dialogu, raczej lobują, raczej szukają jakichś rozwiązań, a to jest droga donikąd i na dłuższą metę nie poukładamy dobrze sobie naszej gospodarki, dopóki ale nie pewne, zaczniemy siebie nawzajem słuchać i rozmawiać. Ale pewne rzeczy się już dzieją, Siła Solidarności jako związku zawodowego no jest w. w Przecież chyba w tej chwili najistotniejsza, Ale, ponieważ musimy, jeśli chodzi o tą stronę, oczywiście mam na myśli społeczną, ponieważ musimy już kończyć naszą rozmowę. Chciałam Panu bardzo podziękować za przyjście i to ja przede wszystkim dziękuję, że zostałem zaproszony. Prawa, bardzo proszę, prawa pracowników są do poprawki i zawsze będą. No Chodzi o to, jak dzisiaj usłyszeliśmy, żeby można było się po prostu dogadywać. Dziękuję bardzo. Pan Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Serdecznie dziękuję a pracodawców, zachęcam do dialogu.